Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A czytamy dzisiaj z Ewangelii Jana z rozdziału 14, werset 23 i 24. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Proste dwa wersety, które dość precyzyjnie wyjaśniają, dlaczego tak wielu ludzi nie jest ochrzczonych Duchem Świętym. I jeśli nie zmienią swojej postawy, to choćby nie wiem, jakie modlitwy wznosili do Boga, nie wiem, ile postów zastosowali, nie wiem, ile konferencji zaliczyli, niczego w swoim życiu nie uzyskają, nigdy nie będą ochrzczeni Duchem Świętym, jeśli nie będą słuchali i wykonywali Słowa Bożego. Tu jest napisane wprost: jeśli ktoś mnie miłuje i słowa mojego przestrzegać będzie, i ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To jest napisane wprost. Tutaj naprawdę nie trzeba żadnych szczególnych intelektualnych wysiłków. Tu jest napisane wprost. Dlaczego tak wielu ludzi nic wspólnego z Duchem Świętym nie ma? Niektórzy myślą, że chodzi o spotkanie z jakimś namaszczonym człowiekiem, może jakaś niezwykła konferencja, może jakieś spotkanie na tysiące ludzi i tam na pewno się przydarzy. Nie, dlatego że takie rzeczy się nie przydarzają. Pełnia Ducha Świętego jest konsekwencją umiłowania Słowa Bożego i wykonywania tego Słowa w swoim życiu. I tyle. Sprytny powie tak: ale przecież bez mocy Ducha Świętego nie można wykonywać Słowa Bożego. Słusznie. Słusznie. Dlatego Biblia powiada, Jan 6:65, że to Ojciec sam przyprowadza ludzi do Chrystusa. A jeśli Ojciec sam przyprowadza ludzi do Chrystusa, to Ojciec wyposaża ich we wszystko, czego potrzebują, aby chodzili w Słowie Jezusa Chrystusa. To jest oczywiste. I tutaj również nie wymaga to żadnego komentarza. Pełnia Ducha Świętego to zupełnie coś innego. Pełnia Ducha Świętego to świadome zanurzenie w mocy i obecności Ducha Świętego w moim życiu. I żeby było jasne, wcale nie chodzi o cuda i znaki. One oczywiście towarzyszą tym, którzy uwierzyli, ale ani nie są celem, ani nie powinny być pragnieniem, są tylko środkiem, którego Bóg używa, aby słowo Jego było potwierdzane. Tyle, tylko tyle i aż tyle. Zapytaj więc, bracie i siostro, samej siebie. Czy słuchasz słów Jezusa Chrystusa? Nie chodzi o to, czy je słyszysz, ale czy słyszysz i wprowadzasz w życie, czyli czy jesteśmy posłuszni tym słowom. Bo jeśli nie jesteśmy posłuszni tym słowom, to Duch Święty nie przyjdzie do naszego życia. No ale jak to? Ktoś powie. Przecież zbawienie jest z łaski. Tak, zbawienie jest absolutnie z łaski. Nic nie zrobisz w sprawie swojego zbawienia. Nic nie zrobisz. Ani nie zasłużysz, ani nie zniechęcisz Boga do tego, żeby cię zbawił. My nie o tym mówimy. My mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy o tym, że życie zbawionego człowieka może być nędzne albo może być pełne chwały. Życie zbawionego człowieka nie może być byle jakie. To sprawa jednoznaczna. Bo on nas zbawia i powołuje do świętości. To też nie wymaga komentarza. Ale życie zbawionego człowieka może być pozbawione tej pełni Ducha Świętego.
która wynika z całkowitego posłuszeństwa Bożemu Słowu. To nie ma nic wspólnego już ze zbawieniem. Ma to wiele wspólnego z jakością życia, które prowadzimy. Dlatego tak wielu ludzi, niestety, można nawet powiedzieć, że i wielu zbawionych, dość ma kwaśną minę, kiedy pada hasło Duch Święty. Wielu z takich ludzi twierdzi, że czasy takiej działalności szczególnej Ducha Świętego już przeminęły. Na co mają powiedzieć, jak nie doświadczają właśnie mocy i obecności Ducha Świętego. A więc łatwo sobie wtedy wymyślić teologię. Dlatego jestem bardzo, bardzo daleki od teologii, a bliski nauce biblijnej. Teolog to dosyć specyficzny człowiek. Właściwie można powiedzieć, że mu wszystko wolno. Każde pytanie zadać, poszukiwać każdej odpowiedzi. No, na tym polega teologia. Ja nie mam na to czasu. Szkoda mi na to czasu. Mnie interesuje to, czego uczy Biblia. Ktoś powie, że jest teologia biblijna. Tak, zgadza się. Ale jeszcze nie spotkałem ludzi, którzy i takiego trendu, i prądu w teologii, która naprawdę byłaby stricte teologią biblijną. Zawsze ktoś musi coś tam wtrącić. No raczej dużo wtrącić, trzeba powiedzieć jasno i uczciwie. No ale cóż, później mamy takie kwiatki, że mamy świetnie zorientowanych w Biblii ludzi, którzy nie wierzą w połowę tego, co w Biblii jest napisane. No i co zrobić wtedy? No kochać, ale ciężko współpracować z takimi ludźmi. Oni sami po prostu nie wierzą w wiele rzeczy, które są konieczne, żeby służba była efektywna. Nie efektowna, efektywna. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas musi zmierzyć się z tym, czego Biblia od nas oczekuje. Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. To musi być osobiste stanie w prawdzie. Tutaj nie można się zasłonić ani teologią, ani denominacją, w której jestem, ani religią ewentualnie. To musi być coś, co wypływa wprost z mojego serca, bo to serce nawet mnie nie okłamie. Wierzę temu, co jest napisane w Biblii, czy nie wierzę? Jak nie wierzę, no to mam problem, który musi być rozwiązany. Jeśli chcę go rozwiązać oczywiście, bo nie muszę chcieć rozwiązać takiego problemu. A jeśli tego problemu nie rozwiążę, to pełnia Ducha Świętego to jest tylko miraż. Nic ponad to. I naprawdę tak jest. Wielu tych ludzi po jakimś czasie zaczyna wierzyć, że czasy tak niezwykłego działania Ducha Świętego już przeminęły. Czy to było tylko za czasów apostolskich. Teraz już nic nie ma takiego. No i jak to wytłumaczyć komuś? Jak smakuje dobre ciastko, skoro on twierdzi, że ciastek nie ma? Nie da się wytłumaczyć. W żaden sposób. Ale ja ciągle wierzę i ufam, że jest wielu ludzi, którzy mają takie pragnienie, aby chodzić w pełni Ducha Świętego. I jedyną drogą do takiej pełni jest naprawdę całkowite posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Nie ma innej drogi. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.